Siemaleczkę wszyscy ludzie, z tej strony Matinio i witam Was w przeglądzie patra. No i sobie do tej pory jeszcze nie wiadomo czy to 3,6, ale jak się okazuje w plikach oraz podczas samego uruchomienia gry okazuje się, że to być może jest 4,1 i dlatego to jest bardzo zastanawiające czy jednak nie przypadkiem będziemy już wkraczali do takiego zwanego przed sezonu w Paladins, i dlatego, jak widzicie, albo jeżeli nie widzieliście chociażby omówienia patcha, tam dalej jest ta grafika starac 3.6, znakie zapytania. Ja właśnie do tej pory nie zmieniłem, chociażby z względu tego, że jeszcze nie wiadomo, czy to jest 3.6, czy jednak 4.1, którego podczas dzisiejszego uruchomienia zastanawiałem się, czy to nie jest właśnie re-sezon. Może to o to właśnie chodzi. Jeszcze na pewno dzisiaj jak będę tworzyć grafikę będę też sobie ją jakoś urozmaicać, pewnie teraz rzucę 4.1 ze znakiem zapytania. Na razie i tak nie wiadomo, trzeba poczekać na więcej informacji na pewno przez najbliższy czas. A my słuchajcie, przegląd patrza będziemy mieli chyba dość krótki, ponieważ będziemy mieli niewiele rzeczy do zaprezentowania, ale myślę, że tylko z takich dodatków, które Zostały wrzucone w omówienie. Przy okazji zapraszam Was nie tylko na omówienie, już, chyba już o tym wspomniałem. Poza tym jesteśmy na serwerze PTS Public Test Server, czyli miejscu, gdzie można testować nowego patcha. Wszystkie informacje możecie sobie zobaczyć nie tylko na innych kanałach, ale też na streamach. Jest też nawet specjalna komenda w wykrzyki PTS. Tam możecie wszystko znaleźć. Jeżeli nikt nie wie za bardzo, gdzie to jest, nowy patch, Jeżeli mnie było pytanie: A Matinio, dlaczego ty masz już tego patcha, a ja nie mam? No to trzeba było słuchać. Ja już wcześniej go powiedziałem. Ale dobra, słuchajcie, trzeba się skupić na tym, co mieliśmy, czyli na Battle Passie. Chociażby e, cena się nic Trzymaj. nie zmieniła. Jak było, jak było, czyli 600 kryształków, 1500 e, cena. Za dodatkowe poziomy, to znaczy dodatkowe, oczywiście pójście do przodu, o 30 tam poziomów, ale je polecam jak zwykle, są so, zadanka. My sobie odblokujemy z tego co mamy. I przy okazji, jeszcze taka mała informacja dla tych, co może nie wiedzą, ponieważ czasami e, lubię o to przypominać. Ponieważ jest coś takiego, że możecie kupować kryształy za darmo. Tylko na public, ten serwerze coś takiego działa, że jak wybieramy sobie, zależy od tego jaka cena przekierowuje nas do powiadomienia ze Steam'a i naciskamy OK. Nie musimy nic płacić. Tylko od razu przypominam, ponieważ mówię rzadko o tym, e, wspominam ale warto jednak poinformować was, że coś takiego w ogóle działa. No i dobra, słuchajcie. Zaczynamy e, od pierwszych Koga. poziomów. E, Koga, co prawda nie możemy obrócić, ale jest. Poza tym jest też karta e, śmieci. Ciekawe jak będzie wyglądać ta karta śmieci, ale wydaje mi się, że będzie taka w normalnym, standardowym wyglądzie, jak normalna karta. E, graffiti. Zakrętle w szkle. To jest ten skan, którego można było wcześniej zobaczyć sobie w grafikach. Gold, kryształy. Będę oczywiście tak na razie starał się pokazywać za każdy poziom. Poza tym jest awatar. Niektóre te rzeczy już mówiłem, też w trakcie omówienia, więc nie będę tutaj za bardzo wiele omówiał. To jest za 10 poziom Dolianki. I słuchajcie tego od razu, jedna rzecz. S słuchałem cały voice e, Lianki i nie wiem czemu. Z dwoma rzeczami się od razu skojarzyło. Jedna to jest jakby do Furii, chyba? Raczej? Gdyby jeszcze rzucić jakiś inny dosłownie skin. Albo uwaga, do Imani. Nie wiem czemu, ale pierwsza też z tych rzeczy mi przyszło do głowy, Lian. Lian. Znaczy, akurat okazję lekko posłuchać. A poza tym, że i tak te wszystkie rzeczy będziemy mieli okazję jeszcze pewnie później. Busty, kryształki, wzmocnienia. Tutaj nie ma za wiele tutaj ciekawych rzeczy z tego poziomu. Awatar, waleczna piękność. Nie pamiętam, czy ja to w ogóle pokazywałem w omówieniu, ale chyba raczej nie. Raczej nie. To mieliśmy do Kana, kolejny Gold z kryształkami, Skrzynią Talentu i to nawet dwa razy. Nie pamiętam, czy w ogóle tyle było. Kan. Kan. Kan, Za 30 poziom całkiem nieźle oczywiście wygląda. To jest fajny grafity, już Wam nawet pokazywałem w trakcie omówienia. Goldy, kryształki, busty oraz wzmocnienie do biletu rozgrywek. No staram się pokazywać wszystko, bo no jednak chyba dla niektórych jest bardzo ważne patrzeć na to, co jest za każdy poziom. Śledź śmierci. To to już mogę poruszyć. E a Wygląda jak to są na aniołek. Jest No ładnie, urocze to wygląda. Ształki kolejne, zaraz przejdziemy sobie do Genosa. Nie ma tutaj za wiele rzeczy, tu jest ta do no, Willow MV post. Ciekawe czy to jest za e, te z, z omówienia co widzieliśmy. Tak, a jednak, yes. to prawda. Ale ten trochę tak średnio wygląda graficznie, nie wiem czemu. A, i jeszcze od razu przypomnę jedną rzecz, ponieważ to też jest bardzo dość ważne, ponieważ pamiętamy po... E, z Star chociażby, jakby była z... IO oraz Inarom, i, tak i te jeszcze inne dodatki, które były w tamtym patrze, mogą zostać potem poprawione. Więc jeżeli na przykład wam coś nie odpowiada, na przykład, że faktycznie, że wykrot, na przykład tak jak tutaj w poziomie VP, no trochę wydaje mi się, że jeszcze jest trochę do poprawienia w grafice, Genes. ale myślę, że tak samo i tutaj, bo jeszcze myślę, że chyba parę detali trzeba byłoby chyba poprawić. Bo to są najwyższe ustawienia. Wygląda jakby to troszeczkę było zaniżone, więc na pewno jeszcze doczekamy się parę poprawek. No i to za Genosa. Jeszcze posłuchamy. Genos. 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 Dzień, że nawet ten kodowanie wariuje, więc nie zwracam na to jakby za bardzo uwagi. Lecimy dalej. Mm, Mapuchate skrzydła tytuł. O, proszę. Za 54 poziom, nawet jeśli będziemy mieli to, nie dostajemy nic, mamy tylko to wzmocnienie do biletu. Albo czegoś zabrakło, trudno powiedzieć. Zazwyczaj takie puste miejsca nie dawają, właśnie studio. I jestem lekko niezaniepokojony. Chyba, że chociaż wiecie, że tych dni do nowego sezonu nie zostało wiele, więc ciekawy jestem, jak. Studio się wybroni, chociaż wydaje mi się, że to będzie taka, wiecie, kontynuacja, chociaż na no właśnie nie jestem tego zapewne. Jak będzie wyglądało do lutego zbijaniem <coughs> BATE PASA, jestem bardzo tego ciekaw. Jak to studio sobie wymyśliło, że za miesiąc będziemy mieli kolejny showcase, będzie to już showcase, którego będziemy już wiedzieli. Jak będzie wyglądać sezon? Jak będzie wyglądało w ogóle wbijanie tego Battle Passa? Czy w ogóle będzie to krótkie wbijanie Battle Passa? No, zobaczymy. Awatar relikty zbawienia i takie grafity. Ad Idylla. Wygląda mi jak. Trzeba powiedzieć na początku, jak lustro, ale nie wiem czemu. Bo ostatnio jakoś. Jak... E, załatwialiśmy z rodziną lustro, to mniej więcej coś takiego podobnego A to bardziej na portret to wyglądało. Um, tytuł: Bardziej święty niż ty. No to już nawet nie będę musiał pokazywać te emotki, które wydawałoby się, że one są oddzielone, jednak są z Batipasem. To jest fajne, bo widziałem nawet na Twitterze taką kompilację z tego, że jednak jest. Seria jak machają tymi roczkami. To chyba jest e, trzy tytuły, albo może z jakiegoś podobnego tytułu, który ma właśnie coś podobnego ja Nie wiem, tam Chyba jakieś na pewno znane To jest e, też e, emotka To było z tą maską No i mamy Kogę Za, to jest ten recolor no, i faktycznie lepsza na omega. Dosłownie. No, no Kryształki. Gold, gold, gold. Czy ja dobrze widziałem? Dwa złoto? <grystanie> co jest? <grystanie> Dwa złoto tylko. No nie, no co to ma być? Na skrzydłach. Nie wiem, czy ktoś to w ogóle odkrył na pts ale nie miałem okazji sprawdzić zgłaszanie błędów. No jest sobie na, na, na skrzydłach. Talentowa, gold, ramka, w ogóle śmieszna to jest sytuacja, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ramkę dostajemy, Genos. ramkę dostajemy dopiero na 70 poziomie, a nie jak zazwyczaj było na pierwsze, to jest kolejny, albo kolejny, albo pierwszy od dłuższego czasu przypadek, żebyśmy mieli ramkę dopiero tutaj, rozmaicają sobie studio naprawdę, ruchu oporu, gold wzmocnienie, Graffiti odwieczny płomień. To było chyba też. Teraz trzeba ja się przypominać. O! Ale to chyba nie było z animacją, jak to pokazywałem. No, ale okej, okay. awatar wzmacniająca łaskę. Jest bardzo nawet teraz fajniejsza. Teraz mamy ten recolor do lianki. Hmm. Nie jest źle. chociaż czekajcie czy na grafice, czekajcie bo tutaj akurat z grę już sobie uruchomiłem, A czy, no właśnie, no to... znaczy to są, słuchajcie to jest podobna sytuacja jak z Genosem, detale są na najwyższa, wygoda, to troszeczkę na ale wydaje mi się, że z rudej zrobili czerwono, e e czerwono włosową, czerwono włosową albo inaczej, czerwone włosy, można być po prostu najlepiej określić to polskim słowem, e, Liankę, bo tak to normalnie na grafice wyglądałoby jak na Rudo, a tu proszę No cóż Kryształki, zobaczmy Eve do Roma To też już było pokazywane kryształki Gold Uu. Ciekawe, a to będzie pod fajne kopilacje z różnych takich fajnych emotek z tym graffiti. Ej, no w sumie, to nie jest złe. Zasetny la mamy la, diamentową, la, la, la. i teraz właśnie mamy tu grafiti władcy ognia, no, zobaczymy potem jak sobie odblokujemy, jak będzie to wyglądało, o widzę jakąś aureololkę, tylko chyba teraz spray. Dziwne, rolka, jeszcze nazwane Halo. Hmm. Nie ma dźwięk, ale nie jestem oh. do końca pewny, czy tak na to miało wyglądać. Powinno być to chyba gdzieś nad głową, co nie? Chyba raczej tak. No właśnie, to też znacznie lepiej wygląda wyglądają. i chyba to nawet tyle bardziej się postarali niż przy poprzednich skinach. To jest, to jest, to jest właśnie to, co mówiłem, to jest... Ten Dark u Kana i myślę, że to najbardziej warte 110 poziomu No i ostatnie. Gdzie... Okej okay. To no, widziałem Graffiti już wcześniej, ale nawet nie wiedziałem, że ma jakieś dźwięki proszę Ostatnio mieliśmy z tą taką... E, latającą wieźmą, Coś takiego? Nie pamiętam jak to się nazywało, ale to miało być jakieś zapowiedź do jakiegoś kolejnego skinu, że tak rozmawialiśmy. Tytuł za 119, Gol Chess i Genos. To też będzie podobnie jak tam? No, wydaje mi się, że podobnie, więc jeszcze chyba kilka detali myślę, że to byłoby do ogarnięcia. Ale jak to teraz tak patrzę, jednak chyba ten recolor nie jest taki zły. Genus. Chociaż ten nie jest taki aż też najgorszy. Jak się poprawi, to pewnie Genos. i tak. No, no, wydaje mi się, że i tak dogarniecie. Dobra, questem Mamy już 13 minut, ale zazwyczaj tak baty pasy są dość długo, plus jeszcze to moje mm, kilka omówień. TDM -y, mamy szturmy, cele, obrażenia, punkty zdrowia, osłonić tarcze, mamy zabić 250 czempionów skrzydłowych, wsparcie, czyli znów z klasami, graffiti, amo, eliminacje, mamy dwa razy, zabójcze ciosy z nukile, obrażenia, osłonienie i przywrócenie zdrowia również. Gajcie ja tym razem za zadania będą trudniejsze. Zabić 15 graczy to już znowu 5 graczy, 30 sekund łatwo. zagrać mecze kogo. Kroków cienia. Zabić 25 graczy podczas trwania aktywności serczności. No to gramy sobie pod adrenalin, bierzemy sobie coś potewkę. I zbijamy jak najwięcej obrażeń koniec. <tłuk> Talenty pod krwiożercę. Genos tchnienie... Pustki, o proszę, mamy zabić. No to bierzemy sobie skorpionka i też chyba to wyjdzie. Możemy sobie grać pod zasięg plus Q, żeby nam się resetowało. Um, talentem mocem kosmosu. Ach nie, przepraszam, to było chyba na odwrót. Nie przypadkiem, chyba właśnie na odwrót, bo tu było chyba z tym healem. A... Anyway, to trzeba będzie jeszcze później sprawdzić. Um, Dżenos z Znaku, Deszcz kul, uleczyć podczas okrzyku kanem, o proszę, eliminacja jako kan, no cóż, to no nie do, no będziemy grali, a musieli tak kogoś po, eliminować, wydaje mi się, że najlepiej sobie pod kompilację, albo jednak tego starego mm, f albo sobie grać pod brońkę. tak będzie najlepiej. E, łaska rozegrać cię jako round. O proszę, traf wrogów, łaską 10 razy. To bierzemy sobie coś pod łaskę i lecimy dalej. Rozegraćmy się round. Traf 20 wrogów, kataklizmy w ciągu 2 sekund. Otorpię ich molochem. Oh man, to będzie ciekawe, ale chyba proste. Zadać molochem, zaciekłość, o widzę, że pod grobera i groka jest coś, ale groka to widzę, że przywrócę je zdrowie, to będzie proste, mm, talent zaciekłości, rozegrać się jako inara, mm, rozegrać się pięć razy z talentem medyk polowy, o proszę nauczycie się to wszystkich grać pod medyka polowego, jak ktoś nie lubi, Draw dwóch wrogu przekonatą haubicą. O. Proszę, mamy coś jednak do drodza. Użyć ślid guleksem, czyli widzę pod spamik, i teraz mam nadzieję, że trochę jest trudniejszy. Zabij 15 wrogów e, Różko zarośnięcia roś, za w ciągu 500 sekund od trafienia ich martwą strefą. Czyli musimy trafić e, prawym i trafić e, ze swojej różki. Myślę, że proste. Jeżeli oczywiście dużo osób jest pod no to proste do to zrobienia. Dokonać 45 L jako Korwald. Znowu chyba mamy dodatkową literę do tej postaci, bo chyba było ktoś u kogoś innego. Granatnik, traf dwóch lub więcej w roku czy też wyskokiem Też wydaje się to proste. Wydaje mi się, że to jest proste. Za 15 wrogów działem w ciągu 3 sekund odtrapienia ich przeciągają kotwicą. Czyli gramy sobie pod hooka, bierzemy sobie pod bronkę i liczymy, że przeciwnik ma low i załatwiamy go i zabij 25 wroków kuszą nadgarstkową. Albo mi się wydaje, bo to są teraz prosts prostsze questy do zrobienia już wcześniej i chyba nawet dobrze, że to coś takiego zrobiło studio, bo wydawałoby się, że poprzednie te questy które robiliśmy no, było wiele, wiele trudniejsze, tak jak widzieliście chociaż lianka ale to była wina baga z, z którego niestety do tej pory były z tym problemy, nie wiem czy teraz do tej pory tak jest, ale no cóż, niestety jest ten problem i słuchajcie, właściwie powinienem powiedzieć, że to już tyle, ale jeszcze nie koniec bo jeszcze jedną rzecz mógłbym wam zaprezentować i to jest właściwie ostatnia rzecz, którą mógłbym pokazać poza tym, że wszystkie te eventy, jakieś dodatki wszystko już mówiłem w omówieniu, a chciałbym wam zaprezentować tylko jedną rzecz i to jest właściwie ostatnia, plus jeszcze posprawdzamy, czy coś może nie dodali do naszych, naszego patcha, zaraz zobaczymy. Ja poszukam sobie gdzie jest ten room, tak, albo inaczej gdzie jest maszyna? O właśnie. Tu mamy to Bajtową. Poza tym, że to nie tylko ta Bajtowa, ale sprawdzimy sobie jeszcze inną. E, na pewno to zadziała. A z ciekawe jak zadziała. Dajmy na przykład na miwkę. Bo to Namiwka. może będzie bardzo ciekawe sprawdzenie. Czy może tutaj jest dużo zróżnicuje w trakcie. Bo chodzi o to, że wprowadzono te animacje. Bo nie są takie wiecie, sztywne. Chcę to zobaczyć na strzelnicy, czy to w ogóle zadziała. No jeżeli to zadziała, to... to warto byłoby sprawdzić. Dobra, no to, no nie, nie mogę naprawdę. Mogę tylko tego swojego standardowego rumaka. No nie, nie da się tego sprawdzić, oprócz tego, że musiałbym wejść sobie na Gastomiem z botem, to byłoby w sumie to nawet byłoby o wiele szybsze, więc wiecie co, chyba zrobię sobie taki króciutki wstęp do zaprezentowania a poza tym pokażę wam jak najlepiej to zrobić, żeby to ułatwić sobie, poza tym że ktoś... poza tym w sumie jak już jesteśmy tutaj nie wiem czy widzicie, są mapy testowe, prawdopodobnie powrócą nie wiem czy z nowymi mapami, czy wrócą te stare nie mam tego pojęcia Poza tym, jeśli chodzi o rankę D, bo pewnie też będą takie pytania, nic się w ogóle nie zmieniło, to jest taka kontynuacja tego co mieliśmy wcześniej. Tak od razu przypomnę. No dobrze, um, w sumie obojętnie weźmiemy sobie bazarek, weźmiemy sobie, tylko dodamy sobie jeden hasło, żeby nikt nam tutaj nie wszedł. Dodajemy bota, tak jest po prostu najłatwiej. Od razu wam mówię. Cały widzimy animację w ogóle. Nie, czy kojarzycie Siege. tą miejscówkę? To jest Select zamek z Rim Royal. Ono mi miejscowione jest bardziej Ooh, na południu, na południu mapy, bardziej po prawej stronie. Jak mamy mapę, to jak patrzymy trochę na prawo, na samym dole, to jest właśnie ten zamek. Na początku myślałem, że to jest, uh, że to jest bardziej na północy. Bardziej na północ, też środku, i dlatego myślałem, że to jest to. Dobra, proszę bardzo. No i w końcu są jakieś ruchy. No i też można jakoś korygować. tak w sensie, to tak sztywnie to wyglądało. Ale też myślę, że jak jest, jak ona się kiwa. Popaję, Niestety nie mogę tego bardziej zaprezentować no Ale sami widzicie jednak się coś poprawiło, tylko że to jest... Czy to jest taka ta drobna rzecz, która naprawdę może nas zadowolić? Myślę, że tak. Ale myślę, że to jeszcze można byłoby jeszcze bardziej się postarać. Ale wydaje mi się, że i tak powinno wystarczyć. Słuchajcie, no... Co ja mogę więcej powiedzieć? No, jeszcze tak sprawdzam specjalnie, jeszcze raz tego patrzę, ale nie mam już tutaj za wiele co prezentować. Bo wszystko, co już mówiłem, już powiedziałem. My możemy jeszcze zobaczyć, czy coś tutaj może nie dodali, ale raczej mało to jest prawdopodobne. Zadanka, czaszki, niewiele się zmieniło w sklepie. Skar pirata, czy w ogóle, o właśnie, dzień dobry państwo ja potrzebuję tego, poproszę tego czesta i jestem przeszczęśliwy A Co tam jeszcze, obserwatora, jak było tak było, jeżeli będą pytania, kiedy coś w ogóle wprowadzą z tej punktami, przypominam, że Będzie dopiero, może na następnym jeszcze kiedy będę mówili, że będą dodawali do Twitcha Bo już o tym mówili, ja już oczywiście wiedziałem o tym wiele wcześniej, więc no, chyba byłem jeden z, pier... jeden z nielicznych i pierwszych osób, które od razu wiedziała, że to będzie A eee, Championów nic się nie zmieniło. Tutaj też nie... Jest... No nie, no słuchajcie, tutaj już za wiele nie mam co coś zaprezentować. Ja mogę tylko wam pokazać tą animację z Genosem. I słuchajcie, no tyle jak na ten materiał. Mam nadzieję, że jak na ten patrz, przynajmniej na ten wystarczy i Wam się podoba. Jakby co zapraszam was najwyżej za mniej niż miesiąc, kiedy będziemy mieli nowy showcase i zobaczymy czy co coś będzie nowego, zobaczymy, bo to jest nowy nowa zapowiedź nowego sezonu i będziemy wtedy wiedzieli coś więcej czy ten Battle Pass, którego mamy to będzie dalsza kontynuacja czy w nowym sezonie będą jakieś nowości, będą jakieś rewolucje, tak jak z Twitchem albo co będzie w sezonie, co będzie zmiana jakaś system rankingowy, czy będzie reset w ogóle matchmakingu którego też Rozmawialiśmy przez bardzo tyle miesięcy, a nawet ostatni materiale trochę z tych komentarzy przyszło No i właśnie dlatego mam nadzieję, że jak będziemy mieli tego showcase'a i zobaczymy sobie te wszystkie rzeczy To mam nadzieję, że to będą takie progresy i bardzo duży, duży plusem dla nas w ogóle wszystkich, żebyśmy mogli dalej gierkować, ale poza tym ja was zapraszam i tak na live oraz jeżeli ktoś z was jeszcze nie miał okazji zobaczyć innych materiałów, to zapraszam, a na pewno jeszcze z tego baty chociażby z nowymi skinami wam zaprezentuję dziękuję wam bardzo, nie zapomnijcie o łapce jeżeli dajecie w dół też napiszcie chociażby dlaczego no i dajcie znać co sądzicie o tym patchu i czy w ogóle dla was to jest 3.6 i 4.1, bo ja i tak jeszcze z tą grafiką u siebie, jeszcze będę się jeszcze pewnie zastanawiać. Więc do zobaczenia na, na streamkach ludziska. No i do zobaczyska. Trzymajcie się na razie i cześć!